króciutki. Ja pytałem się o program ogólnopolski, bo tak to Pan powiedział. Regionalny program operacyjny jest programem jest regionalnym dotyczącym województwa dolnośląskiego, więc tutaj jest pewne przekłamanie. Natomiast Pan, mimo że mówi o swoim dużym zaangażowaniu w pracę na rzecz miasta, nie złożył ani jednego wniosku dotyczącego lokalnego programu rewitalizacji, bo tak wynika to z protokołów komisji. Jest to program bardzo szeroko konsultowany ze społeczeństwem. Pan tam w tym nie brał udziału. Natomiast rozszerzenie rewitalizacji na pozostałe dzielnice naszego miasta, które są zawarte w programie wyborczym, no, wymaga zagwarantowania środków. Tutaj nie uzyskałem. Dziękuję bardzo i prosimy o drugie pytanie. Dobrze, to ja już bardzo krótkie w takim razie drugie pytanie. Pan również w programie wyborczym, który bardzo dokładnie przestudiowałem, mówi o zapewnieniu miejsca w żłobkach i przedszkolach, jak również w swoim programie wyborczym zawarłem takie stwierdzenie, tylko to stwierdzenie jest bardzo takie twarde, mocne. Mówię, że każde dziecko będzie miało zagwarantowane w Wałbrzychu miejsce w żłobku i w przedszkolu. Natomiast Pan mówi o zadbaniu o przyjazny klimat do tworzenia nawet publicznych żłobków i przedszkolu. I pytanie brzmi, czy ten przyjazny klimat to trochę nie za mało? Przez przyjazny klimat na przykład rozumiem to, że będziemy mieli takie preferencje przy zakładaniu, inni również będą mieli takie preferencje w zakładaniu prywatnych przedszkoli, jak pański kolega partyjny Marek Rząsowski, który takie przedszkole niepubliczne prowadzi, to bardzo promocyjnie cenię na ten czynsz. Myślę, że jeżeli więcej osób będzie miało tego typu warunki, to te przedszkole, tych przedszkoli będzie tak dużo, że właściwie sprawa zostanie załatwiona w Wałbrzychu, przedszkoli raz na zawsze. No to króciutki komentarz. Wszystkie przedszkola w Wałbrzychu mają preferencyjny czynsz, a mój kolega partyjny, jak Pan to ujął pewnie z pewnym sarkazmem, ma najwyższy czynsz z tych przedszkoli, które w Wałbrzychu funkcjonują. Więc myślę, że kierunek jest słuszny, natomiast on jest po prostu realizowany. Sprawdzimy to w dokumentach, bo jak doskonale wiem, ile płaci ten rzecznik. Powiem szczerze, że biorę go w ciemno. Bardzo prosimy, dwa pytania dla Pana Pierwszego. Na Biegodach chwali się Pan sumą 250 milionów złotych pozyskane z Unii Europejskiej. Czy mógłby Pan to rozpisać, na co, jak Pan to liczył? Czy to były dofinansowania ze strony znaczy gmina otrzymała takie dofinansowanie, czy też inni beneficjenci byli? I w jakim to okresie te 250 milionów zostało ściągnięte z Unii Europejskiej? 250 milionów złotych, ja czyli nie wiem, czy mam tutaj dokumenty, jeszcze nie wiem, ale przedstawię Panu te dokumenty. To są środki, które zostały uzyskane w ciągu kadencji i te środki unijne zostały w większości pozyskane przez instytucje miejskie albo okołomiejskie. Nie liczę tutaj oczywiście Galerii Wiktoria, czy zupełnie innych inwestorów spoza tej branży. I tak naprawdę wartość tych dotacji wynosi, tych środków, które pozyskaliśmy z zewnątrz, wynosi 350 milionów. Ja użyłem bardzo ostrożnej kwoty, żeby nie wchodzić w tego typu dyskusje, 250 milionów złotych. Są to gigantyczne pieniądze pozyskane dzięki zaangażowaniu olbrzymiej rzeszy ludzi. Nie przypisuję sobie tego, natomiast to pokazuje, że Wałbrzych rozwija się, to pokazuje, że potencjał Wałbrzychu jest po prostu bardzo duży. A w tych 250 milionów złotych wpisał Pan sobie sporo środków unijnych, które ściągnięte zostały przez inne podmioty niezwiązane w ogóle z miastem. Poza tym część tych projektów, bo sprawdzałem to, zahacza jeszcze o poprzednią Pańską kadencję, to już to nie jest tylko 4 lata, a co najmniej 6 lat. No to chyba dobrze. Dziękuję bardzo. No, tak. Drugie pytanie poproszę. Drugie pytanie dotyczyłoby takiej kwestii. Jak Pan, może zapytam o to już było wspomniane przeze mnie na początku. Czy Pan to wiele mówił o merytorycznej kampanii wyborczej? Platforma wydała 4-stronicowy dodatek do bezpłatnej gazety DB 2010, w którym, jak wcześniej już mówiłem, są tylko i wyłącznie osobiste ataki na mnie. Czy to jest według Pana merytoryczna kampania? I czy Pan się podpisuje pod tym materiałem 4-stronicowym zamieszczonym w DB 2010? To jest gazeta, to są materiały, które opisują i pewne, no i Pana, bo myślę, że wyborcy mają prawo wiedzieć, kogo wybierają na prezydenta miasta Wałbrzycha, ale również otoczenie, które wcale nie ukrywa mnie, specjalnie mi się podoba i myślę, że pewne materiały, które są ogólnie dostępne o kandydatach na radnych, o obecnych radnych, którzy są
z Pańskiego Komitetu Wyborczego. No jednoznacznie są bardzo, bardzo negatywne i ja otrzymuję bardzo wiele sygnałów od mieszkańców naszego miasta, że są po prostu oburzeni i zbulwersowani. Między innymi w tej gazecie to zostało zawarte. Natomiast no, nie chciałbym odpowiadać pytanie na pytanie, ale to wszystko, co jest zawarte chociażby w stronach internetowych, na portalach prowadzonych przez pańskich współpracowników, które skierowane jest przeciwko mojej osobie, jest czystym szkalowaniem. Ja oczywiście do tego już się nie odnoszę, bo jestem znudzony tą negatywną kampanią wyborczą. Pan mi kiedyś mówił, że powinienem zanieść tego prokuratora, ale zamieszczenie moich zdjęć z wykrzywioną twarzą nie nadaje się do prokuratora, natomiast świadczy o poziomie kampanii wyborczej. Czy podpisuje się Pan osobistymi atakami na moją osobę? Bo tam są ewidentne ataki dotyczące mnie, zresztą kłamliwe. Myślę, że wyborcy w Wałbrzychu są inteligentni i docenią to, że posługuje się Pan nieczystymi metodami w kampanii, bo to uważam właśnie, że Pan posługuje, promując tego typu materiały, jeszcze nie odcinając się w sposób jednoznaczny od nich, sam wpisuje się w nurt czarnej kampanii w atakowanie osób, a nie projektów. Dziękuję bardzo. Chyba jednak zajęło.